Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w Legends of Amberland i chyba ja znowu sobie nie zrobiłem save'a. No zajebiście. LP37. Czekajcie, ja sobie tylko tutaj zrobię. Możemy zacząć odcinek, tak? Więc witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w Legends of Amberland. Jestem Julius Vandelwiers, będę waszym gospodarzem. Stefan nie może nam nic zrobić, bo... Ale zwaliłem, prawda? No dobra, tak czy siak... Au. Wchodzimy znowu do wieży. Mamy tutaj kolejnych magów ognia. Możemy też awansować naszych bohaterów, ale wiecie co, ja zrobię to w momencie, gdy już zdobędziemy wszystkie trzy kule i obskoczymy wszystkie pozostałe wieże, nie? Więc... Tak... Au! To może boleć... Dobra, ochrona! Pierdziele. Skupienie. Też skupienie. O, już mamy na horyzoncie od razu te? Kryształy? Znaczy nie, żebym narzekał czy coś, nie? Ale... Kurde, nie mogę odpocząć. Teraz? A teraz? A ja wiem, czemu nie mogę odpocząć, bo tutaj prawdopodobnie są wrogowie. O kurde. Dobra, to chociaż rzućmy jakieś wspomagacze. Tutaj wzmocnienie odporności i ostrość. Lecimy dalej. Teraz możemy... Nie możemy odpocząć. No tak. Dobra. Dobra, nie, musimy zbiorowe uzdrowienie uskutecznić. Choćbyś miał stracić manę. Stefan, to samo. Uzdrów punktowo. Samarę, dobra. Burza śnieżna. Patrzyłem się w sumie, ile Stefan zadaje obrażeń, ale prawdopodobnie całkiem sporo. Dobra. Zobaczmy. No, 63-125, czyli no... Całkiem sporo jak na tego, jak na kapłana. Dobra.
dobra, wiecie co? Zróbmy tutaj odpoczynek, o ile nie... Kurde, nie da się? Czemu? Czemu się nie da? Czy ja wiem, czemu się nie da? Właśnie dlatego się nie da, nie? No i mamy przejebane. Dobra. I tak dostaniesz doświadczenie, więc... Spokojnie. Jezus, ale poszło. Dobra, wskrzeszanie. Krótki odpoczynek. O właśnie, w ten sposób. Jeszcze raz. Krótki odpoczynek. No właśnie. O to mi chodziło. Skrzyneczka. W skrzynce kolejny miecz mitrolowy. To z kolei chudy nikogo nie było. Lazurowy naszyjnik znowu. Karmazynowa peleryna odporności na ogień. Okej. Patrzę. Na odporności na ogień. Ty masz odporność na ogień w ogóle? My wszyscy jesteśmy odporni na ogień w jakiś sposób, nie? Na te podstawowe żywioły. Ty nie masz odporności na chłód. No dobra, jakoś to będzie, nie? Zobaczymy później. Dobra. Kurde, to dopiero pierwszy poziom, nie? A my już, kurde, nie mamy tego możliwości odpoczynku z regeneracją many. Długi miecz z mitrolu. Jak to jest silne? 140. Albo lepiej. Czekaj, a ty, Rodriguez, czym się posługujesz jako bronią? 140. Kiścieniem. 160. To tobie może dać jakiś kurde dobrą rzecz. Wiesz, ty masz, no właśnie, topór. Będzie lepsze przecież dla ciebie, zwłaszcza, że ty masz bonus do obrażeń z tytułu machania toporem. Okej. Następni. Okej, wiecie co? Rzućmy tą chociaż wzmocnioną odporność i ostrość i może szybkość to właśnie. Ho, kurde! Tośmy się władowali, panie prezesie, czekaj. To jest najgroźniejsze, on jest najgroźniejszy. Dobra, Samara, ty bijesz.
akurat Stefan, bo nie patrzyłem, ile teraz żebraży 184, 225, 198. Onyksowa zbroja płytowa znowu. To jest ta odporności na błyskawice, prawda? Nie, to jest z dezorientacją, przerażeniem i hipnozą. Zbroja łuskowa plus 3, ale ty masz koje zbroję od pojęczego jedwabiu, nie? Plus 7. Tak się zastanawiam, kurde, jak by ten magiczny rycerz elfi, nie? Wyglądała jego, jego udźwig wyglądał. Bo w sumie nie jestem pewien. Mamy zejście na wyższy poziom. Czy wejście na wyższy poziom? Zejście na wyższy poziom. Źle powiedziane. Okej. Okay. Piętro pierwsze, wieża magmy. Jakieś takie dziwne wrażenie, że chyba zanim przejdziemy do następnej trzeciej wieży, to chyba zajdziemy sobie do... Hello? Zajdziemy sobie chyba do... Mermaidburga, nie? Tego miasta na wyspie. Komentarz godny Witcha i Vena, kurde, pyk, pyk, pyk. Nice, 6500, ale tu spoko, ten, doświadczenia nachapiemy. Fajnie, fajnie. Podoba mi się. Okej. Dobra. Podeszli. O to mi chodziło, bo nie chciałem się pakować w to pole siłowe. Życzę mi życie miłe. Dobra, Stefan, rzuć zbiorowe silne uzdrowienie, bo za chwilę będziesz musiał ich wskrzeszać. Zbiorowe silne uzdrowienie. Następny do golenia, zapraszam. Ho! Następny za... Mam 69 kryształów. Au. Całkiem sporo. A tu jeszcze więcej zdobędziemy. Mam odpoczynku. Jeden odpoczynek mam. Możemy przeprowadzić. Jak już mówiłem, z tymi kryształami jest naprawdę poważny problem, bo ceny tych produktów w sklepie magicznym są dosyć wygórowane. Płaci się tam oczywiście kryształami, a samych kryształów, rzeczy tam klejnotów, tam
zwał, tak zwał, ciężko szukać w polu, nie? W lochach. Jedyne miejsca, gdzie można spotkać kryształy w ich naturalnym środowisku, to... właśnie wieże magiczne. No dobra, no to idziemy na górę. I wiecie co, ja sobie tutaj zrobię odpoczynek mimo wszystko. No bo właśnie dlatego, nie? Godzina trzecia rano. To rzuć ostrość. Rzuć pośpiech, wzmocnienie odporności. I jazda, następny poziom. Ostatni chyba już tego co kojarzę. Tu. Aha. Nie wiem czemu nagle skojarzyło mi się taka gra, była Project Warlock. Tam też były takie poziomy. Ten. W podobnej stylistyce. Tak, ostatni poziom mam mistrzów ognia, nie? Dobra, 5000. Co, no, formacje wulkaniczne, 50 doświadczenia. Nie jestem pewien, czy te książki coś w ogóle dają, tylko samo doświadczenie chyba dają. Trochę szkoda, bo mogłoby być w tym coś więcej, na przykład, nie wiem, jakaś książka o historii Amberlandu albo coś takiego. Nie wiem, ja ciągle mam traumę po Solaście, gdzie kurde, w nowym settingu twórcy zapomnieli dodać po prostu jakiegoś rodzaju... Oła. Jakiegoś rodzaju kodeksu, gdzie... właśnie można było by się dowiedzieć trochę informacji odnośnie gry, nie? Samej. Też tego mi trochę brakuje, że właśnie nie ma żadnej informacji o historii tego świata, chociaż z drugiej strony charakter eksploracyjny tej gry oraz fakt, że twórca mocno inspiruje się inspirował się grami ze starych Might Magiców, grami, tak, może, grami takimi jak stare Might Magiki, nie? To tutaj akurat to sprawia, że mniej brakuje mi tego kodeksu niż w Solaście, bo mimo wszystko... Ała! Cholera! Cholera. Uzdrowienie. Potężne uzdrowienie. Silne zbrojowe. Zbrojowe. Zbiorowe? Zbrojowe? Nieważne. No w każdym razie Stefanowi się bana wyczerpała właśnie. Ale mam dalej ten odpoczynek. Nie mam żadnego odpoczynku już, jeśli chodzi o Stefana. Trochę szkoda. No nic. Znaczy, w ogóle nie mam, nie możemy odpocząć, nie? Jako drużyna. O to mi chodziło. Możemy odpocząć jaka drużyna, przez to Stefan nie może zregenerować many. Są jakaś znaczna część naszych dzielnych magów. Ja mam wrażenie, czy te pola siłowe mnie. Pola siłowe mnie many nie wysysają. Dzięki bogom. No dobra.
graj muzyko. $6600, 2200 za takiego frajera. Krótki jest mitrylu, dziękuję bardzo. Hi Mark. Gdyby nie to, że nie mam punktowego zaklęcia lodowego, to bym cię pizdnął punktowym. Ale że nie ma, to ci nie pizdnę. A kurde. No to mamy problem. Bo zaraz mogą nam, może się okazać, że nam może... bohaterów... zbiorowe uzdrowienie. Dobra. Trudno. Grindal nam... załatw uzdrowienie. Elfidotyk, uzdrowienie. Zdrowienie. Z elfidotykiem już sobie mogę ten... Kolejny lazerowy naszyjnik. Tych lazerowych naszyjników mamy... Ciul. Tutaj piętro drugie, czyli podejrzewam, że będzie tutaj skrzyneczka z dobrociami. Dzień dobry. Panie czarodzieju, proszę nas nie zabijać. My tylko tutaj przyszliśmy po kulę. Naprawdę należała się wam. O. No, dobrze, jak dobrze mamy, że sama, tak dobrze, że sama Rakudę ma wroga klasowego. Wroga klasowego? Będzie wróg klasowy. Za czarodzieja. Pryzmatyczny pierścień, kolejna kula płomieni. Pryzmatyczny pierścień to chyba była odporność na... pioruny? Lepiej. Ogień, chłód, piorun. No to teraz tak. Ogień, chłód, piorun. Patrzę, co daje siła woli. O, wiedza albo siła woli. Ale to i tak to są pierścienie, nie? Holender. Lazerowy naszyjnik. Ja pierdolę. Tak wiele opcji, a tak trudno się zdecydować. No dobra. Oszlak, właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że przecież nasza drużyna jeszcze musi przejść przez tą. Przez ścieżkę wulkaniczną. No właśnie. Dostatku.
Nie zgincie, błagam. No właśnie, no musiałeś zginąć, no musiałem zginąć. Dobra. Płyniemy do Mermaidburga, bo inaczej się nie da. Inaczej się nie da. Dobra, przywrócenie drużyny 350. Oczywiście Rodriguez z Vision. Tani wyjdzie nam odpoczynek, nie? Dłuższy, właśnie. No, 20 sztuk złota. Jak już mówiłem wcześniej, nie będę na razie brał poziomów, bo chciałem się tylko uzdrowić. Godzina 12, ale to jest po południe, nie? Samo południe. O kurde. Czyli co? Teraz mamy, mieliśmy co? Mieliśmy wieżę lawy, wieżę magmy. Teraz co będzie? Wieża... piroklastyczna? No dobra. Znaczy teoretycznie to magma i lawa to nie, nie jest to samo, nie? Żeby nie było. Bo... znaczy geologiem nie jestem, jeśli nie znam, ale magma to jest... roztopiona skała. Znaczy mają różną chyba konsystencję. Dobra, nie będę się tutaj kompromitował. Dość powiedzieć, że wchodzimy do następnej wieży w następnym odcinku. Wychodzi, że mamy kurde wieżę na odcinek, tak więc nie jest tak źle, moi drodzy, tak więc wpływamy. Ja bym już z Vandelf, moi drodzy, to było Legend of Amberland następnego odcinka. Na razie, cześć.